Utytułowany wioślarz Marek Kolbowicz odwiedził w czwartek, 22 stycznia, uczniów zespołu szkół w Policach. W spotkaniu uczestniczyły głównie klasy sportowe. Urodzony w Szczecinie 42-letni sportowiec ma na swoim koncie wiele tytułów. Marek Kolbowicz to między innymi mistrz olimpijski z Pekinu, czterokrotny mistrz świata i mistrz Europy w konkurencji czwórek podwójnych mężczyzn. Na czwartkowym spotkaniu nie brakowało pytań o przygody związane ze sportem i o życie prywatne. Młodzież pytała także o osiągnięcia wioślarskie i udział w olimpiadach. Sam fakt, że jedzie 200 tylko sportowców, mniej więcej 200 Polaków jedzie co 4 lata na letnie igrzyska, to słuchajcie, to jest skrawek przy 40-milionowym państwie, prawda? Malutko tych sportowców, a tylko 10 medali przywożą. Tak było rok temu, tak było 5 lat temu. Nieprawdopodobnie ciężko jest zdobyć medal. Nieprawdopodobnie. W trakcie spotkania Marek Kolbowicz zaprezentował film z Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Było to w 2004 roku. Polska czwórka wioślarska startowała jako faworyt. Na mecie była niestety czwarta, a do medalu zabrakło 0,07 sekundy. W sali panowała cisza. Cisza, która panowała na sali, powoduje, że ciężko było. Dlatego to nie było dobre. Naprawdę było ciężko. Wolałbym, żeby haha, hi, trochę uśmiechu, a do tyłu płyną, Jezus. A później ktoś, o, nawet równo, nawet im to wychodzi, nie? Ale bez sensu, oni siadają i jadą tak i nic więcej. To wolałbym tak, niż grobowa cisza i wow, może do kogoś to trafi. I tutaj, wtedy, tak, trzeba walczyć nieprawdopodobnie, nie? Sport to nie tylko ciężka praca, ale również wspomnienia. Zdarzają się też takie, na myśl których pojawia się uśmiech na twarzy. Sytuacja z wyjazdu na zawody do Portugalii na długo zapadła w pamięci Markowi Kolbowiczowi. Przychodzę na dworzec nasz kolejowy w Szczecinie. Widziałem, jak się wchodzi głównym, nie? Z poziomu zero, nie z góry, tylko z dołu. Na hol główny, tam jest teraz tak po przeciwny kiosk, nie? Taki wnętrze. I idę i tak patrzę, no jest tu, a patrzę, poznaję torby mojego tenera, nie? Tam jakaś polska torba i tak dalej. I stoję, a on tam wybiera te gazety swoje, nie? Tak. No że ty kuny, i tak stoję z minutę, dwie. No nie, no. Wziąłem plecak, zarzuciłem na plecy, torby na kółkach i tą jego torebkę z dokumentami. I sobie odszedłem. No i mój trener idzie, wiesz, tam gdzie te gazetkę. No, poskładał. Słuchajcie, Oskar Zarol, co on wyprawił. Chodził jak Messerschmitt, naprawdę. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że spotkania z osobami, które poprzez sport osiągnęły w życiu bardzo dużo, wpływają pozytywnie na młodzież. Podczas czwartkowej wizyty młodzi ludzie z zaciekawieniem słuchali opowieści mistrza. Spotkanie trwało ponad 2 godziny.